Zarówno do spraw inwestycji i rozwoju pana Artura Szymczyka. Witam Państwa na briefingu prasowym, podczas którego odniesiemy się do projektu uchwały z przedaży części nieruchomości gminy przy ulicy Filaretów. Są z nami pani Małgorzata Jurkowska, główny urbanista miasta, zastępca dyrektora Wydziału Planowania oraz pan Arkadiusz Nakur, dyrektor Wydziału Gospodarowania Gminy. Oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry Państwu. W związku z uchwałą i projektem uchwały, która została przedłożona na najbliższe posiedzenie Rady Miasta, chcielibyśmy się odnieść do głosów, które pojawiły się w zakresie sprzedaży tej działki. Dobrze byłoby, żebyśmy mówili o parametrach i o konkretach. Mówimy o projekcie uchwały sprzedaży czterech działek w rejonie ulicy Filaretów 9 na 183, 9 na 187, 9 na 188, 9 na 185. Zaznaczę o łącznej powierzchni 1725 m kwadratowych. Działki nie posiadają drogi dostępu do drogi publicznej. Nie mogą być samodzielnie zagospodarowane, co pani dyrektor z Wydziału Planowania zaraz się na temat wypowie. Też kontekst sprzedaży i generowania dochodów gminy wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na realizację zadań inwestycyjnych. Przypomnę, że w obecnym projekcie uchwały zarówno w zmianach budżetowych roku 2022, jak i w projekcie wieloletniej programowej pożyczki finansowej wprowadzamy zadanie ulica, przebudowy ulicy Walenroda i Węglarza, które przekracza 69 milionów złotych po stronie wydatkowej, a po stronie dochodowej założyliśmy dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwotę, która jest obecnie określona maksymalnie na 30 milionów złotych. Dokładamy z budżetu miasta 39 milionów złotych i też te środki, które chcemy pozyskać ze sprzedaży tych nieruchomości, będą zasilały tego typu inwestycje i podobnie chcemy realizować się również w przypadku sprzedaży nieruchomości z innymi miejskimi nieruchomościami, które będą przeznaczane ewentualnie na realizację inwestycji i remonty w poszczególnych dzielnicach. Tą procedurę, którą uruchamiamy, robimy ją zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dobrze przypomnieć, że działki, które sprzedajemy, zostały swego czasu odzyskane w ramach procedury zwrotowej. To był zdecydowanie większy teren, natomiast rzeczywiście nam udało się wtedy w ramach tej procedury i pewnego rodzaju sporu odzyskać te 1725 metrów kwadratowych. Zgodnie z planem, który jest obecnie obowiązujący, ja też jeszcze odnoszę się do obecny plan i ówczesny plan, bodajże z roku 2002, przewidywał nadal na tym terenie możliwość zabudowy tego terenu. Oczywiście w innej funkcji, ale ta zabudowa była i te działki nigdy nie były przeznaczone pod funkcję w planie zieleni. Pani dyrektor, jeszcze może co do planu, może się nie będę opowiadał. Pani dyrektor, bardzo proszę, już będziemy mogła powiedzieć o tych możliwościach zagospodarowania tego terenu. Plan obecnie obowiązujący uchwalony był w 2019 roku i przewiduje w tym miejscu funkcję 1U łamane przez nagór, czyli usługi, tereny zabudowy usługowej lub tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Przy czym same tereny zabudowy wielorodzinnej tutaj nie powstaną, ponieważ mamy stosowny zapis w planie. Możliwość lokalizacji na działce budowlanej budynku o funkcji usługowej lub usługowo-mieszkalnej. Nawet z obowiązkiem wykonywania usług w parterze. Wysokości dopuszczonej zabudowy to jest 21 metrów, jeśli chodzi o obszar przylegający do działki kościelnej, czyli od północnej strony całego tego kwartału. I 12 kondygnacji, jeśli chodzi o teren przylegający do ulicy Zamek. Jeśli chodzi o wcześniejszy plan uchwalony w 2002 roku i obowiązujący do roku 2019, w tym miejscu przewidywał tereny koncentracji funkcji usługowych UC o wysokości dostosowanej do otaczającej zabudowy, bez możliwości realizacji programów mieszkalnych. Czyli właściwie różnica między starym planem a nowym polega na wprowadzeniu funkcji mieszkaniowej do dotychczas tam
wystąpił do Rady Miasta o zgodę na zamianę działek w tym obszarze z osobami fizycznymi. Mieliśmy wtedy na celu scalenie gruntów gminnych i wykorzystanie ich na cele gminne. Natomiast na prośbę radnych, bo wówczas było przystąpienie do zmiany planu, projekt został wycofany, dlatego że radni chcieli, aby został uchwalony najpierw plan, a potem, żebyśmy przystępowali do sprzedaży. Ta prośba została zrealizowana przedstawieniem przez pana prezydenta ponownie uchwały dotyczącej filaretów, ale dopiero w tym roku. I tu już nie było mowy o zamianie, dlatego że w międzyczasie działki zmieniły swojego właściciela. To, co pan prezydent Szymczyk podkreślał, proszę państwa, te 1700 metrów, które zostały w naszym posiadaniu, jest to resztówka z działek, której gmina była właścicielem. Tam poszły w dużej mierze na pozostałych działkach tak zwane zwroty, czyli byli właściciele odzyskali te grunty. Jest to resztówka czterech działek, które nam zostały. Podkreślenia wymaga również fakt, że zgodnie z opiniami Zarządu Dróg, zresztą z posadowieniem tych dróg, te działki nie mają bezpośredniej obsługi drogowej, jak i zgodnie z zapisami planu ich zagospodarowanie samodzielne jest niemożliwe, nie tylko trudne, ale niemożliwe. To należy również wziąć pod uwagę. Dlaczego, proszę państwa? Dlatego, że przepisy ustawy o nieruchomościach mówią bardzo wyraźnie, jakie kryteria działki powinny spełniać do samodzielnego zagospodarowania. Także to, co pan prezydent powiedział, rozmawiajmy o faktach, rozmawiajmy merytorycznie, rozmawiajmy o obowiązujących przepisach, a nie o widzimisię osób, które uważają, że gmina Lublin powinna wszystkie działki trzymać najlepiej na zagospodarowanie takie, jak widzi się sąsiadom, którzy dopóki sami się nie budują, to nie ma problemu, jak już postawią swój budynek, to wszystko, co jest w koło, powinien być teren zielony, proszę państwa. Nie da się tak zagospodarować. Dziękuję bardzo. Tak, z Rady Dzielnicy poszła taka informacja dzisiaj na konferencji prasowej. Rady Dzielnicy, która oczywiście zastrzega, że jest przeciwko sprzedaży tych nieruchomości, że korzystniejszą dla miasta obecnie sprzedaży mogłoby być sprzedanie jeszcze jednej dodatkowej działki, wskutek czego nieruchomość stałaby się, sprzedawana nieruchomość stałaby się taką, która posiada dostęp do drogi publicznej. Miasto mogłoby wtedy sprzedać ją jako samodzielną, mogłoby uzyskać lepszą cenę, a właściciele mogliby się ze sobą pozamieniać. No, taka narracja wyszła się ze strony opinii. Czy rzeczywiście tam można sprzedać o jedną działkę, dwie działki więcej i uzyskać teren, który ma dostęp do drogi? Szanowni państwo, to jest plan tej działki. My sprzedajemy, na dzień dzisiejszy jesteśmy przygotowani ze sprzedażą tej działki po mojej lewej stronie, po państwa prawej, czyli od filaretów. Po lewej stronie również jesteśmy w części właścicielem działki. Proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można by zagospodarować, gdybyśmy poszli również ze sprzedażą tego. To znaczy, jeszcze nie mamy uregulowanego stanu, tak? Jesteśmy w trakcie regulacji i w drugim etapie będziemy to sprzedawali. Kiedy te działki dzieli w planie 2KX, gdzie gmina Lublin będzie właścicielem. Rada Dzielnicy mówi nieprawdę, nie zerknęli na plan. Jedyna możliwa obsługa tej parceli w całości, ja nie mówię tylko o działkach gminy, gdzie państwo macie je tutaj, jest możliwa od wjazdu od ulicy Filaretów. Tu wszystkie działki są działkami własności prywatnej.
Co ma za wpływ, jeżeli byśmy sprzedali te działki po lewej stronie? W żaden sposób te działki nie uzyskają dodatkowego dojazdu. Rada Dzielnicy mówi nieprawdę, zgodnie z zapisami planu. Oczywiście, jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał, powielimy ten zapis planu. Zresztą on jest dostępny na stronie Urzędu Miasta, można to dokładnie sprawdzić. Potwierdzam, że chcemy sprzedać również drugą część, gdzie gmina Lublin jest w części właścicielem, ale tam też nie jesteśmy w pełni właścicielem. Tam też poszły zwroty, też te działki są poszatkowane, ale nie mamy tej strony uregulowanej. Nie wpływa ona w żaden sposób na polepszenie zagospodarowania naszych działek po drugiej stronie. Czyli nawet gdybyście to sprzedawali, nie byłoby to dostępne w inny sposób niż przez od strony ulicy Filaretów, ale nie przez Miarę Miejskiej. Dlaczego ta sprzedaż jest w dwóch uchwałach, a nie w jednej? Czy jaki jest powód? I drugie pytanie, czy prezydent rozmawiał z Radą Dzielnicy i Radną Moniką Orzechowską, że w sprawie tego, że wcześniej było obiecane, że nie będzie sprzedaży, teraz jednak wraca? Ja się może odniosę bardzo precyzyjnie, poprawę w tych rozmowach. Rzeczywiście w przypadku pierwszej uchwały, którą wycofaliśmy, nie będę wracał do historii, rzeczywiście był pewien, mimo że ta uchwała była przygotowana w terminie i wszyscy radni mogli się zapoznać, natomiast w ostatnim momencie rzeczywiście pojawiły się wielkie emocje, jakby radni o tej sprzedaży nie wiedzieli. Dobrze, wycofaliśmy tę uchwałę, spotkaliśmy się z Radą Dzielnicy i oczywiście jest wiele emocji ze strony Rady Dzielnicy, natomiast Rada Dzielnicy też jednoznacznie artykułowała, pewnie niejednogłośnie, bo tam są różne głosy, co do konieczności przebudowy ulicy Walenroda. Stwierdziliśmy, że dobrze, postaramy się ulicę Walenroda ująć w zakresie przebudowy. Ja przypomnę, że ten ZIT już jest parę lat opracowana dokumentacja. Natomiast to też musimy szukać finansowania budowy, przebudowy ulicy Walenroda. I rzeczywiście udało się poprzez jej włożenie do tego programu przebudowy dróg z tego funduszu rządowego. Udało się to zadanie wpisać i wpisaliśmy zarówno to, co powiedziałem na wstępie mojej wypowiedzi, po stronie wydatkowej w bieżącym roku około 3 100 000. To nakład na wykup węglarza, ale to jest jeden projekt. I w kolejnych latach do 2025 roku 69 milionów i po stronie dochodowej 30 milionów ze strony, jeżeli chodzi o ten fundusz samorządowy, fundusz dróg. I ustaliliśmy, że dobrze, będziemy te działki sprzedawać. I jednocześnie wpisujemy do budżetu przebudowę ulicy Walenroda. I tak to jest zrobiliśmy. I ta informacja o takim działaniu została przekazana zarówno pani, mówię o obecnym projekcie uchwały, zarówno pani radnej Orzechowskiej, jak i panu przewodniczącemu Wierzchowskim, że panu Wierzchowskim. Tak. Osobiście mu to przekazywałem, że tak to taki ruch wykonany. A że budzi ten element emocji wśród radnych, to jest inna zupełnie kwestia. Natomiast informacja została po takim działaniu przekazana. A dlaczego dwie uchwały? Tak, już. Szanowni Państwo, my przygotowując uchwałę musimy się kierować zapisami ustawy o nieruchomościach. Ja pomijam tutaj, bo to powinienem powiedzieć na wstępie, że pan prezydent podjął decyzję i o tym powiedział, że mimo, że wielkość działek, opinie merytorycznych podmiotów wskazują na przeprowadzenie przetargów ograniczonych, przetarg będzie przetargiem publicznym, nieograniczonym. Natomiast my przygotowując merytorycznie uchwałę, stosujemy przepisy ustawy o nieruchomościach. Ustawa o nieruchomościach, można powiedzieć, że te dwie uchwały były przygotowywane na dwa oddzielne tryby. Na tryb polepszenia warunków zagospodarowania działek, gdzie ustawa zero-jedynkowo wymienia, jakie warunki powinny być spełniane, i druga na również polepszenie, ale tam mamy do czynienia z dwoma podmiotami. Więc przetarg będzie skierowany, powinien być skierowany do podmiotów dwóch, czyli nie na polepszenie, a do dwóch podmiotów. Stąd te dwie uchwały, bo przewidywaliśmy inne tryby, ale podkreślam, decyzją pana prezydenta
To już mogę powiedzieć przed, bo to jest kompetencja pana prezydenta, jeżeli oczywiście zostanie podjęte te uchwały. Obie działki będą zbywane w trybie przetargu nieograniczonego. I dlatego były przygotowane dwie, bo tak, do tego mnie zmusza ustawa. Także tu nie ma jakiejś dodatkowej uchwały Rady Miasta. Przepisy ustawy o nieruchomościach mówią wprost, jakie tryby mają być zastosowane i co powinno być spełnione. Dlatego to jest przygotowane. Ja mam jeszcze do pani dyrektor Żółkowskiej pytanie. Jeżeli dojdzie do sprzedaży tych nieruchomości, o których teraz mówimy, jeżeli nabywcą tych nieruchomości zostaną właściciele nieruchomości sąsiednich, hipotetycznie, jeżeli powstanie tam zabudowa dopuszczona planem zagospodarowania, czy zabudowa ta w jakikolwiek sposób będzie mogła obciążać ruchem ulicę Wallenroda, czy wyłącznie ulicę Fiore? Nie, plan przewiduje podstawową usługę komunikacyjną ulicy Fiore. To jest zapisane w planie. W inny sposób nie uzyskaliśmy uzgodnień z zarządem dróg mostów, także to obowiązuje. Czyli nie ma możliwości, żeby samochody do tych budynków przejeżdżały przez... Jeżeli w przyszłości powstanie układ drogowy związany z realizacją 1KDD, jest taka funkcja, czyli dookoła obiektu parkingu wielopoziomowego z wylotem w serwisówkę, która miałaby powstać wzdłuż Zana, no tak, ale to jest daleka przyszłość. Jest serwisówka 2KDD. Tak. Jeśli nie ma więcej pytań,